Od paru miesięcy mieszkańcy zgłaszają problem zabłoconej ulicy Głównej w Siedleminie i ulicy Siedlemińskiej, gdzie trwa budowa obiektów mieszkalnych przez firmę Agrobex. Droga ta, jak twierdzą kierowcy, jest niesprzątana na bieżąco, co ma skutkować tym, że nawierzchnia jest śliska i niebezpieczna. W zeszłym tygodniu w tym miejscu wpadł w poślizg pan Daniel, uszkadzając tylną oponę samochodu. Twierdzi on, że błoto było na wysokości połowy kostki. Jadący z dzieckiem kierowca zadzwonił po policję i zgłosił sytuację kierownikowi budowy. Policja zawiadomiła straż pożarną, która zaczęła czynności porządkowe na zabłoconej drodze. Jeżeli ktoś wpadł w poślizg, to jak można tam zaobserwować to miejsce, to jest miejsce, w którym są dwa ostre zakręty, więc no, należy zachować szczególną. Ostrożność i tam jest ograniczenie prędkości bodejże do 30 km na godzinę, z tego co pamiętam. Kierownik budowy nie chciał wypowiadać się przed kamerą, ale powiedział nam, że pracownicy sprzątają tam na bieżąco, a sytuacja z panem Danielem zostanie wyjaśniona przez ubezpieczalnię. Zapytaliśmy także inwestora pana Jerzego Wolskiego, prezesa Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, czy firma AgroBex jest zobowiązana do sprzątania po sobie w trakcie prac budowlanych. Tak, oczywiście, jest to zawarte w umowie. I firma rzeczywiście to robi. Powiedział także, że nikt mu nie zgłaszał sytuacji o wypadku czy innych problemach mieszkańców związanych z ulicą główną w Siedleminie. Nikt do nas się nie zgłosił i nie przedstawił takiego problemu, że ktoś po, po, wpadł w poślizg. Pierwsze słyszę to od, 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 od Państwa, że jest jakiś problem, no ale musimy wszyscy przez to przejść po to, żebyśmy mogli wprowadzić tam prawie 100, 100 rodzin, tak? no, to no, tego się bezboleśnie nie da, nie da zrobić. Podczas naszej interwencji firma wykonywała czynności porządkowe na ulicy Głównej w Siedleminie. Prace budowlane mają zakończyć się w marcu przyszłego roku.